Siema, hej os, ja dzisiaj za sterami Bety przyjechałem do wiejskiego sklepu po parówy, patrzcie to. I jadę na garaż szykować fajerkę na trip nad morze, nad Bałtyk. I szybko zasuwam na garaż, szykować sprzęta na trip właśnie, słuchajcie, w niedzielę. Właśnie, trip. Gdzie ten trip będzie? Jedziemy nad morze, nad Bałtyk nasz, polski. Prawdopodobnie odwiedzimy Jantar, Starogard Gdański. Odwiedzimy widza Dominika i być może Chrisa. No próbuję się do niego dodzwonić, ale nie odbiera. Nie wiem, co się z nim dzieje w ogóle. Znacie Chrisa z odcinków właśnie z Enduro, składa i z Crossa. A też ma ścigacza i upala i właśnie chcemy do niego pojechać i razem z nim pojechać nad morze. Zna miejscówki, gdzie można wjechać. No szykuje się fajny trip, dlatego jadę na garaż szykować właśnie Fireblade'a. Obraziłeś się na kolegów? Czy tyle pracy masz? Chris, odbieraj! No nie odbiera. Poczta głosowa. Zostaw. Przypomniały mi się czasy, jak byłem dzieckiem. Jak miałem 11 lat, to już miałem Rometa trzybiegowego. I przypomina mi się, że też zawsze brałem miskę i go z płynem i go czyściłem, myłem. Ścigacza nie biorę nigdy na myjnię. Teraz go przykrywam, bo żeby mi się nie kurzył, ale jest brudny po ostatniej jeździe. Żadnych środków już nie będę używał, bo ostatnio użyłem jakiegoś środka, ale tam trochę tłustego było i po prostu to w klocki weszło i nie było za ciekawie, czyli stara metoda jest najlepsza. No i tak jak mówię, no przypomniało mi się dzieciństwo, jak czyściłem mojego Rometa. Ciepła woda. Nie tam żadne myjnie nie. Ścigacz nie, ścigacz nie lubi myjni. Trochę sobie tutaj namoczę, ale to nic. W ogóle tutaj tą kostkę to będę musiał ładnie pomyć. Tu najważniejsze to są te koła, wiecie? Tam wejdzie tego pyłu, tego piachu. Ostatnio też no, trochę po piachu jeździliśmy, no. Nawet paliłem gumę w takim piachu. Opona też, właśnie, zaraz go jeszcze na stojak postawię, będzie jeszcze lepiej. Szkoda, że nie mam stojaka na przednie koło. Trzeba kupić. O, jest potrzebne w razie czego. Czy czyszczenie, czy wymiana koła. Sam demontuję, sam założę. Nikt, bo tak jak się pojedzie do wulkanizacji, to was zaraz skasują za demontaż. No i opowiem wam o tym tripie, którym chcemy zrobić. Plan jest taki. Jadę po Cezarego do Torunia. Z Torunia lecimy do Starogardu Gdańskiego. Odwiedzimy tam widza Dominika. Potem chciałbym pojechać właśnie do Chrisa, ale nie wiem, czy po prostu co się z nim dzieje, czy on czasami gdzieś nie wyjechał, bo skoro telefonu nie odbiera. To nie wiadomo. No i potem byśmy chcieli, no najwyżej, no nie wiem, jak Chrisa nie będzie, no to i tak pojedziemy do, na samo morze. W planie jest też kąpiel, czyli trzeba wziąć kąpielówki,
powiem, że będzie naprawdę kozacko. I błotny przede wszystkim. A to też mogę namoczyć, nic nie szkodzi. Wiecie co? No ktoś napisał, że te lusterka nie, no takie no nie za bardzo, no wyglądają jakby płakały, ale mi paść, nie? Jest wszystko dobrze, są stabilne. Nie często, nie wiadomo jak. Jest dobrze. Albo najlepszy komentarz to był z tym Shrekiem i Fioną, nie? Dzięki, byku, fajnie to ująłeś. Fajerka wyglądała jak Shrek. Ojej, dobry, dobry, dobry komentarz, naprawdę bardzo dobry. Nie lubię usypionym motocyklem jeździć. No a resztę tutaj to czyszczę. Właśnie tym cleanerem z Nowa Bajka czyszczę całą resztę. Pyk. Tu sobie przesmarowałem też od razu takim środkiem na styki, żeby lepiej kierunkowskazy mi się za każdym razem wbijały. Tutaj to od początku jest z tym przełącznikiem problem, że trzeba od czasu do czasu go przeczyścić. No to w sumie stare, ile? 24 lata sprzęt, nie? W przyszłym roku będzie miała fajerka 25. To już jest babcia. I to będę musiał sobie zmienić manetki. Wiecie co, na takie silikonowe, tradycyjne. Te są niby ładne, ale ja już nie patrzę na ładne. Ma być praktyczne, a one nie są praktyczne. Na początku to tam się założyło z bajeru takiego, że no fajne, bo wszyscy mają. Są ładne pod kolor. Ale w praktyce to nie. No przy grubych rękawicach się po prostu ręka ślizga. No i tutaj wszystkie robale mi zejdą. No i jest ten plus, nie? Ten plusik, że lusterka się składają ładnie. Ej. I tą klamkę bym mógł sobie dać trochę na dół, bo tu regulacja mi się, widzicie to? Blokuje mi się regulacja. No słuchajcie, no fajerka, stara fajerka, ona nie ma żadnych wspomagań, żadnych ABS-ów i innych systemów. Po prostu tutaj to się jedzie na czuja, na żywioł. Trzeba uważać. Tu albo jest full, albo nie ma nic. No i zobaczcie. Motocykl 24 lata, nie? A on mi się tak podoba. Tak podoba i w jeździe, i wizualnie. Stary, ale mój. Dobrze, to wszystko już tutaj siedzi. Od razu te koła jak przejrzały, to widać w ogóle kolorek i przejście. Tak samo na błotniku. Ale tak sobie myślę, że jak będę na zimę, to ja sobie ten bak dam do malowania. No i przy okazji od razu ściągnę te stare adaptery, nie? Od tych lusterek, bo tu będzie mi się tylko woda zbierała. No powiedzcie mi, kto nie lubi grzebać przy motocyklu? Ja nie znam takiej osoby. Wszyscy lubią coś pogrzebać. Nie, znam. Znam jedną osobę. Tomek. Tomek. Znaczy on lubi, ale nie robi. To jest jedyny. Tutaj jeszcze tak sobie cały czas myślę, nie? Że no może w przyszłym sezonie, znaczy no fajerka zostaje, ale w przyszłym sezonie myślałem też o jeszcze jakimś szosowym motocyklu. A na pewno też będzie to ścigacz. Dobra, żebym teraz... Dobra, będzie dobrze. Też to będzie ścigacz.
ale mi się wydaje, że chyba pójdę w 600, zobaczymy, albo 750. Bardzo mi się spodobały Gixy. A czy jakieś przygody miałem, jak Rometem jeździłem? No nie, raczej to nie było przygód. Raz tylko pojechaliśmy nad zimą na lód, bo ten Romet to był u mnie jeżdżony i enduro, i po szosie. Pojechaliśmy w takie pole nad taką wodę, nad staw. My wtedy mieliśmy rybki akwariowe. I w sumie czy zima, czy deszcz, czy mróz, czy śnieg, to zawsze jeździliśmy po rozbielitki, czy tam po jakieś rybactwo, co tam w tym stawie było. I pojechaliśmy i lód się pod kolegą zarwał, bo zawsze przeręble robiliśmy albo korzystaliśmy z tych, które były. No i wpadł i szukaliśmy tam pomocy, żeby ktoś nas tam przygarnął do domu, żeby mógł się osuszyć, ale no niestety nikt nas nie przygarnął z tych, którzy tam mieszkali w pobliżu. No i z takim mokrym kolegą, cały po prostu, wszystko, cały w mrozie wracaliśmy na tym Rometem do domu. No i co, no parę razy tam gdzieś nad jezioro na pewno pojechałem. Max to chyba było, nie wiem, 40 km. W jedną stronę. No wtedy miałem ile? 11 lat, jak zacząłem jeździć. To za daleko to się nie wypuszczałem. No i pamiętam, że zawsze marzyłem, żeby sobie zębatkę zmienić, napęd, a to kiedyś to było trudno, żeby takie coś dostać, żeby lepiej wyprzedzać te autobusy, bo to było jedyne, co dało się wyprzedzać tym Rometem. Ale autobusy wszystkie brałem, nie? On tam pod 55, pod 60 czasem podchodził. I zawsze się bałem, że rozwali mi ten. Napęd mi się rozwali. No zawsze tak myślałem. Jeny, mówię, jak już na maksa leciałem, nie? To mówię, kurde, zaraz to się wszystko rozsypie. No ale jakoś się nigdy nie rozsypał. Spadał już później, nie? Ten łańcuch, ale jeździł. Najbardziej to mnie wkurzało te zardzewiałe opony, te szprychy. No a resztę te plastiki, bak, to wszystko pojadę nowabajkiem. Z tego kurzu przykryję i niech czeka do niedzieli.